Dawne monety polskie. Będziesz mokry, zadaj będziesz cały mokry. Ej! Ała! To było w planie. Mam tylko nadzieję na jedną rzecz. Chcesz? Tak. Jak ktoś to będzie oglądał, zostawi suba chociaż. Za ten nasz trud. No w ostateczności jakiś dzwoneczek by się przydał. Ej, to jest fajnie. To jest fajnie, tylko mokro. Co taka pogoda, nie? Ścieżką mnicha, które łączy obiekty sakralne z
zaczynałem przy klasztorze ojców franciszkanów, który przez wiele lat przechodził różne koleje losu. Kościół przyklasztorny oraz część do niego przyległą ufundował Kazimierz Wielki w 1367 roku. Tuż obok, na czasie traktu, znajdują się budynki zespołu klasztornego sióstr bernardynek. Pochodzące z XVII wieku i wczesnobarokowy kościół świętej Marii Magdaleny. Idąc dalej, napotykamy renesansową kamienicę Niemczówka, pochodzącą z 1570 roku. Obecnie mieści się tutaj Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy oraz siedziba biura Zamku Królewskiego. W odrestaurowanych pomieszczeniach i piwnicach budynku odbywają się liczne wernisaże i inne wydarzenia kulturalne. Końcowym obiektem na ścieżce Micha jest kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Najstarsza budowla w mieście, ufundowana na początku XIV wieku przez króla Władysława Łokietka, a ukończona za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Pozostałych zabytków sakralnych godnymi uwagi są również kościoły parafialne w Bolninie i Starochęcinach. Przebiegająca wzdłuż murów klasztornych ścieżka mnicha zbiegła się ze szlakiem turystycznym, prowadzącym na wznoszący się nad miastem Zamek Królewski. Powstały na przełomie XIII i XIV wieku obiekt zamkowy jest przykładem wspaniałej średniowiecznej architektury obronnej, nigdy nie zdobytej siłą. To tu swój skarbiec miał Władysław Łokietek, a Władysław Jagiełło założył na zamku więzienie. Była to twierdza tak dobrze strzeżona, że biskupi gnieźnieńscy trzymali tutaj swoje najcenniejsze skarby. Tu też odbył się pierwszy zjazd ziem polskich. Wydarzenie historyczne w dziejach Polski uważane za początek przyszłych sejmów. Dziś miejsce to odwiedzają rzesze turystów, co czyni to perełką i niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Atrakcji oraz oryginalny sposób obcowania z historią. W letnie weekendy turyści oczekują spotkania z Białą Damą, czyli duchem królowej Boby, która według prastarej legendy od setek lat wędruje po murach zamków poszukiwanych zaginionych skarbów. Wzniesiona w 1638 roku oraz zachowany kirkut, gdzie znajdują się liczne macewy i pozostałości żydowskiego cmentarza. Gmina Chęciny odznacza się cennymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Znaczna część znajduje się w otulinie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, który charakteryzuje się wybitnymi w skali kraju walorami przyrodniczymi i geologicznymi. Gmina słynie z niezwykłych walorów geologicznych. Jest tu również wiele miejsc, które świadczą o kilkusetletniej historii górnictwa w tym regionie. W odległości około 800 metrów na zachód od Góry Zamkowej, w dawnym kamieniołomie Korzecko, znajduje się rezerwat skalny Góra Rzepka. Miejsce to jest rajem dla geologów. Dlatego w tym miejscu powstało Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w kompleksie 5 obiektów prowadzona jest działalność edukacyjna i badawcza w dziedzinie nauk geologicznych, wykorzystująca niepowtarzalną budowę gór świętokrzyskich. Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat Góra Miedzianka. W czasach średniowiecza wydobywano tu rudę miedzi.
skalę światową zagęszczeniu. Tuż obok jaskini znajduje się centrum Neandertalczyka, miejsce, w którym można poznać obyczaje, kulturę oraz pradawne losy człowieka neandertalskiego, a także zobaczyć naturalnych rozmiarów replikę mamuta. Szukających wytchnienia z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Dostępne są również spływy kajakowe, rzekami Czarną i Białą Nidą. Ważnym w gminie miejscem rozwoju kultury, sportu i rekreacji jest nowoczesna hala widowiskowo-sportowa. Przy trasie z Warszawy do Krakowa, na południe od Chęci, w malowniczym zakolu Czarnej Nidy, rozciąga się miejscowość Tokarka, gdzie znajduje się jeden z najciekawszych skansenów w Polsce – park etnograficzny. Zgromadzono tu najcenniejsze zabytki drewnianego budownictwa z różnych zakątków Kielecczyzny. O kurde. Wow, udało się. Ale czy faktycznie tutaj pana Wołodyjowskiego nakręcali?